Zajęcia za strażak. Niestety nikt nic nie wie, jakie są te wyniki oficjalne, pewnie się nie dowiemy jeszcze za niedługo, ale według tam wszystkich takich cichutkich rzeczy będziecie wysoko. Jak się jechało? Jechało się super. W zasadzie dla nas rajd zaczął się dopiero na drugiej pętli, dlatego że na pierwszej pętli na dwóch odcinkach stawaliśmy za załogami, które albo wypadły i zablokowały drogę, albo miały jakiś poważny defekt. Staliśmy za nimi ponad minutę, dopóki ktoś nie zepchnął, także jakby, no, biorąc pod uwagę te czasy, no to niestety jesteśmy gdzieś tam dalej, ale napisaliśmy pismo do ZSS-u o nadanie nam czasu z drugich przejazdów, tych samych odcinków, dlatego że to jest jedyna słuszna i dla nas niekrzywdząca możliwość zajęcia jakiegoś wysokiego miejsca w generalce. No, jeżeli ZSS potraktuje w miarę sensownie nasze podania, zarówno moje, jak i Szeszkina, to myślę, że możemy wygrać ten rajd. Udało się w końcu zrobić auto, już jeszcze przed Lotosem były jakieś problemy z samochodem, z wynajmowanym i tak dalej. A powiedz mi, planujecie jeszcze jakiś start w tym roku? No zobaczymy, jak będzie z tymi rajdami szutrowymi, dlatego że ten samochód, no niestety, z taką mocą 136 koni, to nie bardzo się nadaje do jazdy po asfalcie. Shooter to jest trochę inna nawierzchnia, tutaj trzeba więcej, przepraszam, kolega mnie rozśmiesza, tutaj trzeba trochę no więcej umiejętności niż mocy. Akurat nam się dobrze poszło, przejeździ, z Irkiem współpracuje się świetnie, a jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu, to no ja muszę tutaj pokłony składać i swoim mechanikom, zarówno chłopakom z warsztatu blacharskiego Bołzan, jak i z Januszowi Majkowi, który razem z Michałem ogarnęli samochód, przez całą noc wymieniali te podzespoły, które były po poprzednim defekcie uszkodzone. No i przyjechali po prostu po całej nocy, spędzali w warsztacie bezpośrednio rano na strefę serwisową, postawili auto i powiedzieli: masz, jedź. No, wszystko prowadziło się idealnie, samochód nie stwarzał żadnych problemów, jestem bardzo zadowolony z ich pracy. Meta rajdu warmińskiego, nikt niestety nie zna jeszcze oficjalnych wyników, a tym bardziej przynajmniej oficjalnych. Jak się jechało? Wiesz co, odcinki bardzo fajne, ale też strasznie męczące dla samochodu. No widać to zresztą po ilości zoł, które dojechały do mety. No jechałoby się fajnie, gdyby nie któreś tam przejście, ale mimo wszystko jestem zadowolony, wszystko było ok. Troszkę stresu, troszkę problemów z autem, ale jesteśmy na mecie. No, to chyba jest, powinno być już samym sukcesem po tych wszystkich przejściach i po tej ciężkiej trasie. Także jest ok, no, nie jest się z czego cieszyć. Doszły nas jakieś informacje o kapciu na ostatniej pętli. O co chodziło? Złapałem
uderzyłem kapcia, dość mocno uderzyłem w kamień, no i od tego momentu auto przestało się kompletnie, już wcześniej się generalnie zbyt dobrze nie prowadziło, ale teraz przestało się kompletnie prowadzić, jakieś dramatyczne historie zaczęły się w głowie układać. Przypuszczam, że może być pęknięty prawy amortyzator przedni, ale no mechanikiem nie jestem, nie znam się na tym. Zjechało mi się troszkę nerwowo, ale na mecie jest ok, świetnie, jest wszystko super. Jesteśmy przed ostatnim serwisem rajdu warmińskiego. Jak się jechało? Jechało się nadzwyczaj mi dobrze. Było się bez przygód. Parę razy nas tak zdrowo sponiewierało, co prawda... muszę podziękować Rafałowi Malińskiemu, że akurat na jego nieszczęście się rozbił w miejscu, w którym ja też miałem opisany źle zakręt. I myślę, że gdyby nie Rafał, który tam stał i nas zwalniał, że akurat wypadł, my równie byśmy zajęli jego miejsce, gdyby nie on. Co mogę więcej powiedzieć? Pozostałe odcinki, ten czwarty i ósmy odcinek w ogóle mi nie leżał. Źle mi się strasznie jechało. Poza tym pierwszy, drugi i trzeci jechało mi się dobrze. Oprócz tego, że tak jak już wcześniej wspomniałem, kilkakrotnie nas zdrowo sponiewierało, że ten tył nam skakał po wszystkim, tylko nie po drodze. Podskakiwaliśmy, no i jedno mieliśmy taką tragiczną sytuację. Myśleliśmy, że koła już nie będziemy mieli, bo na dwóch lecieliśmy, przywaliliśmy gdzieś prawym przednim kołem, wylądowaliśmy na lewym przednim. Poza tym pierwszym OS-ie, jak zobaczyłem czasy, to pomyślałem, że jest błąd w wynikach, bo strasznie się zdziwiłem, że takie dobre czasy nam się udaje wykręcać. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Zobaczmy załoga z numerem 29. Maciej Krzyżycha, Olsztyński Klub Rajdowy. Brawa! Jesteście. Trzy, jesteśmy. Maciej, jak oceniasz trasę? Czekamy zatem na te oficjalne wyniki, bo te, które Państwu podajemy, to są wyniki nieoficjalne. A jak oceniacie to, co zrobiliście jako strony sportowej? Nie jestem zadowolony z ich pracy, chłopaków, którzy 3 dni bez przerwy pracowali przy samochodzie, naprawdę wielki szacunek. Brawa! I na fajne też ocieknie.